Henryk Sienkiewicz, Kvavadis, rozdział 30. Cezar wróciwszy do Rzymu, zły był, że wrócił, i po kilku dniach już zapłonął na nowo chęcią wyjazdu do Achai. Wydał nawet edykt, w którym oświadczał, że nieobecność jego nie potrwa długo i że rzeczy publiczne na żadną szkodę z tego powodu nie będą narażone. Zaczęł w towarzystwie Augustianów, między którymi znajdował się i Winicjusz, udał się na kapitol, by złożyć bogom ofiary za pomyślną podróż. Lecz na drugi dzień, gdy z kolei odwiedził przybytek Westy, zaszedł wypadek, który wpłynął na zmianę wszystkich zamiarów. Nero nie wierzył w bogów, ale bał się ich. Zwłaszcza zaś tajemnicza westa taką przejmowała go obawą, że na widok bóstwa i świętego ognia włosy podniosły mu się z przerażenia, zwarły się zęby, drżenie przebiegło po wszystkich członkach i osunął się na ręce winicjusza, który wypadkiem znajdował się tuż za nim. Wyniesiono go natychmiast ze świątyni i przeprowadzono na Palatyn, gdzie lubo niebawem przyszedł zupełnie do siebie, nie opuszczał jednak łoża przez cały dzień. Oświadczył też ku wielkiemu zdziwieniu obecnych, że zamiar wyjazdu odkłada stanowczo do czasów późniejszych, gdyż bóstwo ostrzegło go tajemnie przed pośpiechem. W godzinę później głoszono już publicznie ludowi po całym Rzymie, że Cezar, widząc zasmucone twarze obywateli, powodowany miłością ku nim, jako ojciec ku dzieciom, zostaje z nimi, by dzielić ich uciechy i dolę. Lud, uradowany z postanowienia, a zarazem pewien, że nie chybią igrzyska i rozdawnictwo zboża, zebrał się tłumnie przed bramą palatyńską, wydając okrzyki na cześć boskiego Cezara. Ów zaś przerwał grę w kości, w którą się zabawiał z Augustianami i rzekł. Tak, trzeba było odłożyć. Egipt i władztwo nad wschodem wedle przepowiedni nie może mnie minąć, więc i Ahaja mi nie przepadnie. Każę przekopać Istym Koryński, a w Egipcie wzniesiem takie pomniki, przy których piramidy wydadzą się igraszką dziecinną. Każę zbudować sfinksa, większego siedem razy od tego, który koło Memphis patrzy w pustynię, ale każę mu dać twarz moją. Wieki potomne będą mówiły tylko o tym pomniku i o mnie. Zbudowałeś już sobie pomnik swymi wierszami większy nie siedem, ale trzy razy po siedem od piramidy Cheopsa, rzekł Petroniusz. A śpiewem? spytał Nero. Niestety, gdyby to umiano zbudować ci taki posąg, jak posąg Memnona, który by odzyskał się Twoim głosem o wschodzie słońca, morza przyległe Egiptowi roiłyby się po wiek wieków od okrętów, na których tłumy z trzech części świata wsłuchiwałyby się w pieśń Twoją. Niestety, któż to potrafi, rzekł Nero, ale możesz kazać wyciąć z bazaltu siebie powożącego kwadrygą, Prawda? Uczynią to. Uczynisz podarek ludzkości. W Egipcie zaślubię też Lunę, która jest wdową i będę naprawdę Bogiem. A nam dasz na żony gwiazdy. My zaś utworzymy nową konstelację, która będzie się zwała konstelacją Nerona. Witeliusza jednak ożeni z Nilem, aby płodził hipopotamy. Tygelinowi podaruj pustynię. Będzie wówczas królem szakalów. A mnie co przeznaczasz? Spytał Watyniusz. Niech cię apis błogosławi. Wyprawiłeś nam tak wspaniałe igrzyska w Benevencie, że nie mogę ci źle życzyć. Zrób parę butów sfinksowi, któremu łapy drętwieją w czasie ros nocnych, a potem będziesz robił obuwie dla kolosów tworzących aleje przed świątyniami. Każdy tam znajdzie odpowiednie zajęcie. Domicjusz Afer na przykład zostanie skarbnikiem, jako znany z uczciwości. Lubię, Cezarze, gdy marzysz o Egipcie, i smuci mnie to, żeś odłożył zamiar wyjazdu. Nero zaś rzekł. Wasze śmiertelne oczy nic nie widziały, bo bóstwo czyni się niewidzialnym, dla kogo zechce. Wiedzcie, że gdym był w świątyni Westy, ona sama stanęła koło mnie i rzekła mi w ucho: odłóż wyjazd. Stało się to tak niespodziewanie, żem się przeraził, choć za taką widoczną opiekę bogów nade mną powinienem bym im być wdzięczny. Wszyscyśmy się przerazili, rzekł Tygelinus, a Westalka Rubria zemdlała. Rubria, rzekł Nero, jaką ona ma śnieżną szyję, lecz się rumieni na twój widok, boski Cezarze. Tak, zauważyłem to i ja, to dziwne. Westalka. Jest coś boskiego w każdej westalce, a Rubria jest bardzo piękna. Tu zamyślił się przez chwilę, po czym zapytał: Powiedzcie mi, dlaczego westy ludzie się więcej boją niż innych bogów? Co w tym jest? Od mnie samego lęk ogarnął, chociaż jestem najwyższym kapłanem. Pamiętam tylko, że padłem na wznak i byłbym runął na ziemię, gdyby mnie ktoś nie podtrzymał. Kto mnie podtrzymał? Ja, odrzekł Winicjusz. Ach, ty, srogi Aresie, czemu nie byłeś w Benevencie? Mówiono mi, żeś chory i istotnie twarz masz zmienioną, ale słyszałem, że Kroto chciał cię zamordować. Czy to prawda? Tak jest. I złamał mi ramię, ale się obroniłem. Złamanym ramieniem? Pomógł mi pewien barbarzyńca, który był od Krotona silniejszy. Nero spojrzał na niego ze zdziwieniem. Silniejszy od Krotona? Chyba żartujesz. Kroto był najsilniejszy z ludzi, a teraz jest Syfax z Etiopii. Mówię ci, Cezarze, com widział na własne oczy. Gdzież jest ta perła, czy nie został królem Nemoreńskim? Nie wiem, Cezarze. Straciłem go z oczu. Nie wiesz nawet z jakiego rodu? Miałem złamaną rękę, więc nie mogłem się o nic go wypytywać. Poszukaj mi go i znaleźć. Na to Ty rzekł. Ja się tym zajmę. Leczneru mówił dalej do Winicjusza. Dziękuję ci, żeś mnie podtrzymał. Mogłem, padłszy, rozbić głowę. Niegdyś dobry był z ciebie towarzysz, ale od czasu wojny i służby pod Korbulonem zdziczałeś jakoś i rzadko cię widuję. Po czym, pomilczawszy chwilę, rzekł. Jak się ma owa dziewczyna za w biodrach, w której się kochałeś i którą odebrałem Aulusom dla ciebie? Winicjusz zmieszał się, lecz Petroniusz w tej chwili przed mu z pomocą. Założę się, panie, rzekł, że zapomniał. Czy widzisz jego zmieszanie? Pytaj go o to, ile ich było od tego czasu, a nie ręczę, czy i na to potrafi odpowiedzieć. Z Winicjuszów dobrzy żołnierze, ale lepsze jeszcze koguty. Trzeba im stada. Ukaż go za to, panie, i nie zaproś go na ucztę, jaką nam Tygelinus obiecuje wyprawić na twoją cześć na stawie Agrypy. Nie, nie uczynię tego. Ufam Tygelinowi, że tam właśnie stada nie zabraknie. Miałożby braknąć charytek tam, gdzie będzie Amor? odpowiedział Tygelinus, Lecz Nero rzekł. Nuda mnie dręczy. Zostałem z woli bogini w Rzymie, ale go nie mogę znosić. Wyjadę do Ancjum. Duszę się w tych ciasnych ulicach, wśród tych walących się domów, wśród tych plugawych zaułków. Smrodliwe powietrze zalatuje aż tu, do mego domu i do moich ogrodów. Ach, gdyby trzęsienie ziemi zniszczyło Rzym, gdyby jaki rozgniewany Bóg zrównał go z Ziemią, dopiero pokazałbym Wam, jak powinno się budować miasto, które jest głową świata i moją stolicą. Cezarze, odpowiedział Tygelinus. Mówisz, gdyby jaki rozgniewany Bóg zniszczył miasto. Czy tak? Tak, więc cóż? Alboż nie jesteś Bogiem? Nero machnął ręką z wyrazem znużenia, po czym rzekł. Zobaczymy, co nam urządzisz na stawach Agrypy. Potem wyjadę do Ancjum. Wy wszyscy jesteście mali, więc nie rozumiecie, że mi potrzeba rzeczy wielkich. To powiedziawszy, przymknął oczy, dając w ten sposób znać, że potrzebuje spoczynku. Jakoż Augustynie poczęli się rozchodzić, Petroniusz wyszedł z wenicjuszem i rzekł mu, jesteś więc wezwany do udziału w zabawie. Miedzianobrody wyrzekł się podróży, ale natomiast będziesz szalał więcej niż kiedykolwiek i rozpościerał się w mieście jak we własnym domu. Staraj się i ty znaleźć w szaleństwach rozrywkę i zapomnienie. Ulicha, podbiliśmy przecie świat i mamy prawo się bawić. Ty, Marku, jesteś bardzo pięknym chłopcem i temu w części przypisuję słabość, jaką mam do ciebie. Nad Janem Efeską, gdybyś ty mógł widzieć swoje zrośnięte brwi i swoją twarz, w której znać starą krew kwirytów. tam ci wyglądają przy tobie jak wyzwoleńcy. Tak jest. Gdyby nie ta dzika nauka, Ligia byłaby dziś w twoim domu. Próbujże mi jeszcze dowodzić, że to nie są nieprzyjaciele życia i ludzi. Obeszli się z tobą dobrze, więc możesz być im wdzięczny, ale na twoim miejscu znienawidziłbym tę naukę, a szukał rozkoszy tam, gdzie ją znaleźć można. Jesteś pięknym chłopcem, powtarzam ci, a Rzym roi się od rozwódek. Dziwię się tylko, że cię to wszystko jeszcze nie męczy, odpowiedział Winicjusz. Kto ci to powiedział? Mnie męczy to od dawna, ale ja nie mam Twoich lat. Ja zresztą mam inne zamiłowania, których Tobie brak. Lubię książki, których Ty nie lubisz. Lubię poezję, która Cię nudzi. Lubię naczynia, gemmy i mnóstwo rzeczy, na które Ty nie patrzysz. Mam bóle w krzyżu, których Ty nie miewasz. I wreszcie znalazłem eunice. Ty zaś nic podobnego nie znalazłeś. Mnie dobrze w domu, wśród arcydzieł. Z Ciebie zaś nigdy nie zrobię estety. Ja wiem, że w życiu nic już więcej nie znajdę nad to, co m znalazł. Ty sam nie wiesz, że ciągle jeszcze spodziewasz się i szukasz. Gdyby na ciebie śmierć przyszła, przy całej twojej odwadze i wszystkich smutkach, umarłbyś ze zdziwieniem, że już trzeba świat opuścić, ja zaś przyjąłbym ją jako konieczność, z tym przeświadczeniem, że nie ma na całym świecie takich jagód, których bym nie spróbował. Nie śpieszę się, ale też nie będę się ociągał. Postaram się tylko, by mi było do ostatka wesoło. Są na świecie weseli sceptycy. Stoicy są dla mnie głupcami, ale stoicy z mszami hartuje. Twoi zaś chrześcijanie wprowadzają na świat smutek, który jest tym w życiu, czym deszcz w naturze. Czy wiesz, czegom się dowiedział? Oto, że w czasie uroczystości, które wyprawi Tygellin, na brzegach stawu Agrypy staną lupanaria, a w nich zebrane będą kobiety z najpierwszych domów w Rzymie. Czyż nie znajdzie się choć jedna dość piękna, by mogła cię pocieszyć? Będą i dziewice, które po raz pierwszy na świat wystąpią, jako nimfy. Takie nasze cesarstwo rzymskie. Ciepło już. Południowy wiatr ogrzeje wody i nie spryszczy nagich ciał. A ty, narcyzie, wiedz o tym, że nie znajdzie się ani jedna, która by ci się oparła. Ani jedna, choćby była westalką. Gnich już począł się uderzać w głowę dłonią, jak człowiek zajęty wiecznie jedną myślą. Trzeba szczęścia, żebym na taką jedyną trafił. A któż to sprawił, jeśli nie chrześcijanie? Ale ludzie, których godłem jest krzyż, nie mogą być inni. Słuchaj mnie. Grecja była piękna i stworzyła mądrość świata. My stworzyliśmy siłę. A co, jak myślisz, może stworzyć ta nauka? Jeśli wiesz, to objaśnij mnie, bo na poluksa nie mogę się domyśleć. Więc już wzruszył ramionami. Zdawałoby się, iż boisz się, abym nie został chrześcijaninem. Boję się, byś sobie życia nie popsuł. Jeśli nie potrafisz być Grecją, bądź Rzymem. Władaj i używaj. Szaleństwa nasze mają dlatego pewien sens, że w nich tkwi taka właśnie myśl. Miedziano brodem pogardzam, bo jest błaznym Grekiem. Gdyby się miał za Rzymianina, przyznałbym mu, że ma słuszność pozwalając sobie na szaleństwa. Przyrzecz mi, że jeśli teraz wróciwszy do domu zastaniesz jakiego chrześcijanina, pokażesz mu język. Jeśli to będzie glaukus lekarz, to się nawet nie zdziwi. Do widzenia na stawie Agryppy.